Widzimy, że zaczyna coś się dziać. Jakiś dwóch podejrzanych mężczyzn zbliża się do pojazdu. Mogą być to zwykli przechodnie. Jednak nie. Próbują dostać się do pojazdu. Proszę zwrócić uwagę, nowoczesne pojazdy skonstruowane są w taki sposób, że należy otworzyć maskę samochodu, żeby dostać się do komputera, który znajduje się wewnątrz. Ale to wszystko zaobserwowali policjanci, podejmują swoje czynności. Policjanci zachowują się w bezpieczny sposób, w taki, aby w miarę możliwości, jeżeli pojazd by ruszył, żeby nie stali na drodze poruszania się tego pojazdu, żeby żaden z policjantów nie został potrącony. Przed chwilą widzieli Państwo usunięcie osoby z pojazdu kierującego. Teraz policjant zatrzymał go i sprawdza, czy nie ma ta osoba przy sobie niebezpiecznych przedmiotów lub innych przedmiotów, które mogłyby pochodzić do popełnienia przestępstwa bądź pochodzących z przestępstwa. Osoba jest transportowana chwytem łokciowo-barkowym do radiowozu. Każdy z policjantów pokrywa swój sektor. Teraz przychodzi czas na usunięcie osoby z pojazdu, która siedziała po prawej stronie kierowcy. Tam znowu każdy policjant ma swoje miejsce i wie dokładnie, co ma robić. Osoba ma zakładane kajdanki, a następnie, podobnie jak kierowca, jest sprawdzana pod kątem posiadania przedmiotów, których posiadać nie może. I druga osoba podobnie transportowana jest do pojazdu. Pojazd jest teraz sprawdzany, czy w pojeździe nie znajdują się jakieś przedmioty, które mogłyby należeć do tych przestępców. Przedmioty, dzięki którym można było ten pojazd ukraść. Najniebezpieczniejsza część sprawdzenia pojazdu to bagażnik. Nigdy nie wiemy, co tam się może znajdować. Może być tak, że po prostu tam będzie koło zapasowe, a może być tak, że mogą być nawet ładunki wybuchowe z odciągami. Dlatego policjanci bardzo ostrożnie sprawdzają tą część pojazdu. Przyjechało wsparcie z Komendy Miejskiej. Pojazd został przekazany sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Miejskiej, a oddział antyterrorystyczny wraz z zatrzymanymi osobami odjeżdża. Akcja była naprawdę bardzo dynamiczna, więc prosiłbym o oklaski dla policjantów. To bójka. Jak wiemy, takie naruszenie ładu i porządku nie może przejść bez echa. Policjanci zaczynają podejmować interwencje. Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy przed chwilą tymi pałkami trenowali, teraz wykorzystują te pałki do tego, aby obezwładnić osoby. Pałka wielofunkcyjna zarówno może służyć do odpierania ataków w postaci bloków, również uderzeń. Można nią również transportować osobę. Jest bardzo pomocna w interwencji policyjnej. Policjanci w celu ubezpieczenia sięgnęli po broń palną i będą oczekiwali również na pomoc w celu przetransportowania czterech mężczyzn z miejsca zdarzenia. Tym razem pomagać będą policjantki Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej. Jeden z policjantów zobaczył, że na tyle sytuacja jest opanowana, że schował broń. Została tylko jedna osoba sekurująca z bronią palną. Policjanci założyli kajdanki, tym samym częściowo unieruchomiając kończyny górne z tyłu, co znacznie uniemożliwia atak przeprowadzony na policjanta. Każda z osób jest bardzo szczegółowo sprawdzana. Thank you.
jeden z policjantów wydaje polecenie, żeby osoba jeszcze dokładniej była sprawdziona, ma podejrzenie, że może osoba przy sobie posiadać jakiś niebezpieczny przedmiot. Pozostałe trzy osoby zostały już sprawdzone. Policjant, który uprzednio asekurował działania policjantów przy użyciu broni palnej, sam zakłada kajdanki, za chwilę sam dokona sprawdzenia i gdy będzie gotowy, osoby zostaną przetransportowane poza miejsce interwencji. Wezmę przy sobie. Siadamy. Nogi szeroko. Gotowi? Wyjazd, góry. Policjant dowodzący działaniami ocenił, że sytuacja jest na tyle opanowana, że można sobie jeszcze transportować. Nas przyłożone nie przesuwa. Linia jest tutaj odciągnięta, tak? Co góry? Co? Z karta, który w kolei możemy robić odciski palców poszczególnie. Wielki, mały, wskazujący prawej dłoni, lewej dłoni. Prawa ręka, cztery odciski palców i kciuk. Tak wygląda cała karta do zbierania odcisków palców. Jak chcesz, możemy zrobić całą.